Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi de Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na trochę inny odcinek, mianowicie pomówimy sobie o kosmetykach, czyli tematyka, którą lubicie i która często pojawia się na moim kanale. Natomiast dokładniej mówiąc, porozmawiamy sobie o zapachach, czyli chciałabym Wam zarekomendować 7 produktów, które według mnie każda z Was musi mieć ze względu na zapach, bo pachną obłędnie. Oczywiście będzie taka szczegółowa recenzja, z czym dany zapach mi się kojarzy. Pomówimy sobie, do czego te kosmetyki służą, jak się nie sprawdzają, także jeżeli taki temat Was interesuje, to zostańcie ze mną dalej i oglądajcie. Kochani, nie będę ukrywała, że dzisiaj właściwie będą to głównie kosmetyki pielęgnacyjne, z kolorówki pojawi się jeden gagatek, ale będzie. Jeżeli chodzi o zapachy, głównie takie słodkie, ale takie nie przesłodzone, niezbyt cukierkowe, że wiecie, aż się robi słabo, tylko naprawdę, tak jakby się powiedziało, jak to mówiła Małgorzata Foreniak w Mam Talent, do zjedzenia. Ale jeść tego nie można. Pierwszym produktem, który chciałabym Wam zarekomendować, który urzekł mnie swoim zapachem, zaczniemy sobie tutaj od góry samej, czyli od włosów, jest to szampon. I jest to szampon Insight Use Daily, wersja energetyzująca. Coś pięknego. Przepraszam Was za buteleczkę, może być nie do końca wyczyszczona, ale ten produkt jest u mnie codziennie w koszyczku pod prysznicem, także no wiecie, wygląda jak wygląda. Oczywiście cenię sobie sam produkt za pompeczkę, aplikację, za samo działanie, natomiast jeżeli chodzi o zapach, bo o tym dzisiaj mowa, jest to przesłodki, przeowocowy, cudowny zapach, który według mnie przypomina tylko jedno, a mianowicie misie Haribo. Także jeżeli jesteście fanami, czy tam fankami żelków i lubicie misie Haribo, to dokładnie tak pachnie. Nie pamiętam dokładnie, co to ma takiego w składzie i z czym to może być spowodowane. Po polsku niestety nic nie jest napisane, tylko po angielsku i po włosku, bo ogółem, jeżeli chodzi o firmę Insight, jest to firma włoska. Natomiast ma coś takiego, że naprawdę pachnie to obłędnie. Misie Haribo, bez dwóch zdań, aż się muszę sztachnąć. No tak, aż by się chciało zjeść żelki. Naprawdę, jak kupicie ten szampon albo już go używałyście, to same napiszcie mi w komentarzu, czy to nie są misie Haribo, no. Dla mnie nie ma bata, nie ma innej opcji. Oczywiście wiadomo, tak samo jak w przypadku innych produktów, które dzisiaj pokażę, że wszystko zależy od tego, jaką macie skórę głowy, jakie macie włos, porowatość, czego potrzebujecie. Może nie każdemu się taka wersja przyda, ale na moje cienkie, ale gęste włosy z taką właśnie, jakby to powiedzieć, brakuje mi słów wciąż niestety, więc wybaczcie, ale które często się po prostu puszą z tendencją. O, brawo! Z tendencją do puszenia się ten szampon działa cuda, także mogę Wam polecić, mi się Haribo rządzą. Drugi produkt, który chciałabym Wam dzisiaj zarekomendować, też będzie do włosów, ale tym razem nie szampon, tylko odżywka. I tutaj coś dla fanek też owocowych, chciałam powiedzieć smaków, ale bardziej zapachów. I dla fanek, które lubią banany. I jest to najnowsza odżywka z Garniera, Fructis Garnier, z tej serii właśnie bananowej, Banana Hair Food, która naprawdę pachnie bananem. Nie jest to sztuczny banan. Jest to fajny taki, powiedziałabym, jak na kosmetyk, na tyle, na ile może być, to naturalny zapach, bardzo ładnie pachnie. To, co jest plusem tej odżywki, to ona właśnie ma 98% składników pochodzenia naturalnego, także jak na drogeryjną, to wow. Nie jest droga, jest mega wydajna, ma 390 ml. A jeżeli chodzi o działanie, no to tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, jakie macie włosy, nie u każdego musi się sprawdzić. Moje, w tym momencie ich nie używam, ich włosów. Włosy używam, cały czas mam na głowie, ale tej odżywki w tym momencie nie używam, ponieważ włosy niedawno ścięłam, więc nie widzę sensu, żeby tutaj na same końcówki tą odżywkę dawać. Teraz wróciłam chwilowo też do, nie do garniera, do Gliskura, psikanych takich odżywek, wiecie, bez spłukiwania. Natomiast kiedy miałam te włosy dłuższe, to te końcówki tak porządnie, tą odżywką nawilżałam i właśnie ona fajnie nawilża, nie obciąża, a dociąża te włosy. Także tego szukałam i do tego się świetnie ta odżywka sprawdza. Polecam. Przechodzimy dalej. Zostawiamy włosy, zajdźmy już jakby troszkę niżej z włosów na buzię. Produkty do buzi.
I zanim zacznę może od takiej stricte pielęgnacji buzi, to pomówimy sobie o czymś, co się przydaje, kiedy pojawił się makijaż na naszej buźce, a mianowicie do olejku, do demakijażu. I tutaj jest rzecz, która no, też musiała się w dzisiejszym zestawieniu pokazać, musiałam ja ją pokazać, ponieważ pachnie obłędnie i jest to taki słodki zapach, ale taki nieprzytłaczający, po prostu ładny, który umila Wam tą czynność, kiedy wszystko kiedy wszystko z siebie, no dzisiaj będzie cały taki odcinek, wybaczcie mi. Kiedy wszystko z siebie rozpuszczacie, to przez upały nic nie piłam, jestem w ciąży, żeby nie było. Jeszcze raz. Który umili Wam to rozpuszczanie całego makijażu i jest to Natu Handmade mandarynkowe oczyszczenie. I nie ma tutaj ani źdźbła kłamstwa w tym, co jest napisane. Rzeczywiście to pachnie mandarynką. Także też się sztachnę. Powiem Wam, że odczucie tego zapachu jest jeszcze lepsze, kiedy już go wylejecie sobie na ręce i potem wsmarujecie w twarz. Jakby ten zapach, jeszcze ta jego głębia bardziej się wydobywa. Bardzo mi umila demakijaż. Wszystko jest świetne, bardzo fajnie mi się korzysta z tego olejku, nie jest jakiś super drogi, bo ma aż 100 ml, to jest sporo, a koszt tylko 39 zł. Jedynym minusikiem to trochę mi z tej butelki czasem przecieka, ale to przy przewożeniu, kiedy sobie stoi w łazience, nic się nie dzieje, nic się nie klei, ma fajny tutaj taką fajną pompeczkę, więc to jest ok. Natomiast jeżeli będzie go gdzieś chciały przewieźć, no to z tym może być problem. Co do zapachu, petarda, mandarynka, jak się patrzy, także szczególnie go polecam w tym okresie przedświątecznym, no bo wiecie, aż nawołuję takie wspomnienia przed świętami, kiedy rodzice przychodzili kiedyś przynajmniej, jeżeli jesteście rocznikami 80., czy tam może początki lat 90., przychodzili z tymi światami, z owocami, z mandarynkami, to tak właśnie pachnie. To pachnie takim dzieciństwem, świętami. Coś pięknego. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam zarekomendować, też związany z oczyszczaniem buzi, ale kiedy już tego makijażu na twarzy nie mamy, najlepiej kiedy jeszcze użyłyśmy jakiegoś żelu, będzie to peeling. Peeling, który się przewijał wielokrotnie na moim kanale, ale dzisiaj no, musiał się pojawić ze względu na swój zapach, bo jest to petarda i jest to ten z tych zapachów, który kojarzy się z dzieciństwem, przynajmniej mi z moim się kojarzy. A mówimy tutaj o peelingu enzymatycznym z firmy Nakomi. To jest ta różowiutka wersja, peeling enzymatyczny, który w swoim składzie ma bodajże mango, teraz żebym nie pomyliła, przeciwzmarszczkowy, tak. Ekstrakt z mango, między innymi, jeżeli chodzi o zapach, tu się muszę sztachnąć zapachem dzieciństwa, to jest mamba, to jest po prostu mamba. Teraz aż, no nie mogę się oprzeć, wszyscy mają mambę, mam i ja. Kto tego nie pamięta? Kto pamięta smak mamby i tą kremę, niech zostawi kciuka w górze, będę wdzięczna. No coś pięknego, naprawdę. Nie dość, że ślicznie pachnie, to żeby już na szybko dać Wam recenzję, to produkt jest ekstra. Bardzo fajnie mi się sprawdza do skóry wrażliwej, naczynkowej jak moja. Nic nie podrażnia, bo jest enzymatyczny, a nie jest też takim fiu bździu, który nic nie robi. Tylko te granulki, ale bardzo drobno zmielone, bardzo delikatne posiada. Pięknie pachnie, wydajny, on ma 85 ml, ja go mam od dawna. Zobaczcie, no już widać zużycie, połowy co najmniej nie ma. Ale naprawdę przy używaniu 2 razy w tygodniu, teraz jak się skóra moja polepszyła, raz w tygodniu, sprawdza się rewelacyjnie. Czego chcieć więcej, polecam. Przejdziemy sobie dalej. Do peelingów zaraz wrócimy, natomiast teraz wróciłabym do firmy, którą przed chwilą jeszcze rekomendowałam, a mianowicie do Natu Handmade. I tak, w dzisiejszym zestawieniu pojawiły się 2 ich produkty, ponieważ jeżeli jesteście takimi kawoszkami albo nawet kawoholiczkami jak ja, niech podniosą te wszystkie z nas rękę, hello, to naprawdę sztosem nad sztosy jest produkt ich, krem pod oczy, kawę proszę. Jeżeli, tak jak ja właśnie, jesteście ulubieńcami, jesteście po prostu smakoszkami, jeżeli chodzi o kawę, lubicie ją, pijecie codziennie, lubicie sam zapach kawy, to ten krem pod oczy musicie mieć. Ja myślę, że on sprawdzi się u każdej z Was, ponieważ jest naprawdę bogaty, czyli zarówno jeżeli nie macie wymagającej skóry pod oczami, cienka warstwa i jedziecie, jeżeli macie wymagającą, suchą skórę pod oczami, to naprawdę on zdziała cuda. Bardzo taki nawilżający, bardzo treściwy krem, mocny.
A do tego pięknie pachnie. Także jeżeli chodzi o zapach, dla mnie to jest espresso. To jest właśnie taka fajna kawa, dobra kawa z wyższej półki, a nie takie jakieś Jakobsy, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę, które no trochę takie kwaskowe mają zapach i też posmak. Coś pięknego. Także już nie będę dłużej tutaj wychwalała. Naprawdę, jeżeli lubicie kawę, to kawę proszę, proszę, kupujcie. Ostatnim produktem, który chciałabym Wam pokazać z tych produktów polecanych z pielęgnacji, będzie to peeling, ale tym razem peeling do ciała. Tak, też znalazła się taka perełka, którą mogę Wam rekomendować i jest to mianowicie firma Wianek, peeling do ciała, ta seria zielona. I mianowicie jest to peeling, który ma 250 ml. Jeżeli chodzi o skład, energetyzująco-detoksykujący z nasionami ostropestu. I ja się tego bałam, jak go zamówiłam, sobie myślę, kurde, ale te nasiona ostropestu, no o co kaman. Zamówiłam ten, ponieważ on jest na bazie soli, a ja akurat jestem fanką peelingów właśnie niecukrowych, są dla mnie jednak za mocne, za bardzo zdzierakowate, wolę te na bazie soli. I myślałam, że będzie śmierdział, no po prostu, mówiąc krótko. A ten zapach... urzekający. Wiem, tak trawiasty kolor, tak, bo to jest zielonkawe. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, to też zapach dzieciństwa, zapach bajkowy, bo niech podniesie rękę do góry osoba, która nie oglądała Kaczora Donalda. Hello! Myślę, że większość go oglądała, szczególnie roczniki 80. Dajcie znać. Fani Kaczora Donalda i fani gumy Kaczor Donald muszą mieć ten peeling. Bo właśnie ten peeling pachnie gumą Kaczora Donalda. No to jest stricte ten zapach jak dla mnie. Jota w jota, z tym mi się kojarzy. Nie wiem jak oni to zrobili, ale zamknęli w takim małym pojemniczku. Małym, nie małym, bo wcale to takie małe nie jest. Po prostu Kaczora Donalda. Kwa, kwa. Naprawdę Wam polecam. Dodatkowo pomijając właśnie walory, chciałam być smakowe znowu, sorry. Walory zapachowe, peeling świetnie działa, jeżeli nie macie wymagającej skóry ciała, skóry w ogóle ciała, to nie musicie potem używać balsamów, bo on pozostawia taką fajną, taki film na skórze, taką gładkość, ale nie ma tu żadnego oleju takiego, żebyście się lepiły, także coś pięknego, naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli macie skórę wrażliwą, tak jak ja, to właśnie na bazie soli, także nic Wam tutaj złego nie zrobi. Kryształki soli, nasiona właśnie ostropestu. Naprawdę sprawdza się świetnie. Polecam. I na koniec coś z kolorówki. Tak, tylko jeden produkt. No być może to zestawienie kiedyś się powiększy i zrobię kolejny, jeżeli znajdę więcej takich perełek, jeżeli chodzi o kolorówkę, ale wiecie, ja jestem amatorką, więc też wielu produktów nie używałam, także nie wiem. Pewnie jest więcej takich gagatków, które pięknie pachną. Natomiast jednym z tych, właśnie tym rodzynkiem, który mi się fajnie sprawdził, ślicznie pachnie z kolorówki, jest to bronzer. I oczywiście mówimy tu o moim ulubionym bronzerze Milky Chocolate od Lovely. I jak sama nazwa wskazuje, ten bronzer pachnie czekoladą. Teraz troszeczkę delikatnie zwietrzał ten zapach. Ale tuż po kupnie to po prostu jest taka tabliczka czekolady dobrej. No aż chciałoby się polizać, zjeść naprawdę coś pięknego. Sam bronzer w sobie świetny. Mówiłam, że miałam też inną wersję, jaśniejszą, była słaba. Pojawiła się w bublach. Natomiast jeżeli chodzi o Milky Chocolate, czyli właśnie tą medium wersję, idealna, świetna dla takiego bladziocha jak ja. I teraz, kiedy jestem opalona, też świetnie się sprawdza. Więc bardzo łatwo się rozciera, bardzo wydajne. Tutaj widać pewne zużycie, ale w kamerze go chyba w ogóle nie widać. Jest zużycie, ale wiecie, mam go jeszcze mnóstwo, starczy na długo. Myślę, że całego nie wykorzystam, bo chociaż 2 lata jest ważne. To może mi się uda, zobaczymy. W każdym razie czekoladka. Kto nie lubi czekolady? No błagam. Wszyscy, co lubią czekoladę, wszystkie dziewczyny, polecam ten bronzer. Naprawdę się opłaca. A jeszcze kosztuje jakieś magne grosze, także do kupienia wszędzie. Okej, kochani, to już by był cały odcinek, jeżeli chodzi o 7 produktów, które pachną tak bajecznie, że nie da się przejść koło nich obojętnie. Dajcie mi koniecznie znać, które z tych produktów już używałyście, które z produktów są dla Was takimi nowościami, na co Was skusiłam, co będziecie chciały kupić, przetestować. No i oczywiście koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty też z takim magicznym, fajnym, słodkawym, owocowym, a może cytrusowym zapachem Wy polecacie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że takie odcinki
odcinek troszkę inny Wam się spodobał, pomimo mojego łamanego języka dzisiaj. Wybaczcie, taka pogoda chyba, na to mogę zwalić. I co? Widzimy się w następnym odcinku. 2 tygodniowe się pojawiają w poniedziałki i czwartki. Ja w tym momencie się żegnam. Poproszę oczywiście tradycyjnie o kciuki w górze, poproszę o subskrypcję. Zapraszam na Instagrama. Buziaki. Pa, pa!